Cześć, witam Was. Od 2 lat mamy w ofercie tarcze strzeleckie do kontroli lunet, do kontroli mechaniki, konkretnie celowników optycznych, do łatwego przestrzeliwania broni. Zrobione tak, że po prostu tyle, ile macie kratek, przesunięty średni punkt trafienia od punktu celowania, tyle trzeba klików przekręcić w lunecie i jest wszystko proste, łatwe i przyjemne. Rok temu, w zasadzie troszeczkę ponad rok temu, zaczęliśmy używać innych tarcz. One wyglądają w taki sposób. Podobno w internecie gdzieś krąży taki wzór i on powstał wcześniej. Nie wiem, nie jestem pewien, czy tak było, czy nie było. Nie bardzo mnie to obchodzi, ten wymyślałem sam do naszych potrzeb. W związku z tym, że poprzednie tarcze, te, które teraz widzicie, niestety zawiodły pod kątem rachunku prawdopodobieństwa, to znaczy na kursach snajperskich przy strzelaniu na 100 metrów z 22, wszyscy trafiali dokładnie w te punkty, gdzie przecinają się grube czarne linie i były po prostu te trafienia słabo widoczne, więc przeszliśmy na wersję, gdzie nie ma grubych linii, gdzie są linie takie, które nawet po trafieniu dokładnie w środek linii albo w środek nawet przecięcia linii, dalej jest widoczna przestrzelina. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli mamy tarczę kwadratową, to łatwiej jest operować regulacją pion poziom, a nie szukać jakiegoś narożnika, który nie istnieje na brzegu koła. Więc testowaliśmy te tarcze dosyć mocno, dlatego że w zeszłym roku było sporo kursów snajperskich. Sprawdzają się tarcze bezbłędnie, więc do tych tarcz, które do tej pory były dostępne, dodajemy także te w postaci kwadratów w formacie do wydrukowania sobie w domu, czyli na A4, oraz dodajemy te tarcze w formacie takim dużym, gdzie można zmieścić 12 pól do testów amunicji, do jakichś testów skupienia, do jakichś po prostu większych strzelań. Można to sobie zamówić w jakiejś drukarni. My podajemy tą, z której my zamawiamy tarczę, bardzo fajny, szybki kontakt. Tam strzelający człowiek to obsługuje, też są bonusy po prostu dla strzelców. Więc jeżeli ktoś chce skorzystać z tych tarcz nowych, to zapraszam. Osoby, które wcześniej kupowały od nas te tarcze, będą miały jakąś tam zniżkę po wejściu przez link poniżej. Jeżeli ktoś nie kupował tych tarcz, to one nie wychodzą drogo. Do tego dokładam taką folię, znaczy folię. Coś, co można sobie na folii wydrukować i służy do pomierzenia sobie skupienia, czy to w milimetrach, czy w moa, czy w miliradianie, czy w czym kto potrzebuje. Jest to dużo szybsze niż włączanie apki na telefonie i klikanie tam, i klikanie w nieskończoność. Dlatego, że jeżeli ktoś sobie strzeli jedną grupę i chce pochwalić się na Facebooku, to ok. Natomiast jeżeli ktoś robi takie testy jak my, na przykład z Fedarmem, gdzie były 2 strzelania po 12 grup, po 4 strzały, to robienie 24 po prostu zrzutów ekranu, szukanie punktów odniesienia i tak dalej na telefonie, to jest katorga. Natomiast taką folię przykłada się, wynik jest gotowy. Na tej folii całą jeszcze znajdziecie do tego instrukcję. Są takie rzeczy jak możliwość przyłożenia jej do punktu celowania i w klikach po prostu sprawdzenia sobie, ile odchylił się średni punkt trafienia. Czyli jeżeli macie kartkę papieru białą, narysujecie sobie na niej X-a i w to strzelacie, bo nie wzięliście żadnej innej tarczy, to za pomocą tej folii możecie sobie szybko określić, ile kliknie trzeba się przesunąć. Jest drobny kalibromierz, jest przelicznik moa, miliradianów i innych rzeczy na dany dystans. Także polecam, generalnie też nam się to fajnie sprawdza, używamy tego cały czas. I trzecia rzecz to jest taka, że dodajemy tarcze do przestrzeliwania broni dla myśliwych. Jakiś czas temu już pojawiła się pewna świadomość w środowisku łowieckim tego, że jeżeli chcemy strzelać do 200 metrów, to żeby nie oceniać odległości i nie męczyć się z tym, ile mamy przeklikać, możemy po prostu wykorzystać zjawisko strzału bezwzględnego. Czyli średnio najeżdża dla całej amunicji myśliwskiej wychodzi mniej więcej tak, że jeżeli przestrzeliwujemy broń na 100 metrach, to powinniśmy mieć przewyższenie około 5 cm na 100 metrach. Czyli mamy tarczę, która wygląda tak jak nasze pozostałe tarcze, i tam jest zaznaczony punkt 5 cm wyżej nad punktem celowania, czyli punkt celowania jest ten sam co zawsze, po to, żeby był dobrze widoczny, żeby było wszystko łatwe do zrobienia, po prostu do zauważenia przez lunetę, nawet o małym powiększeniu z grubym krzyżem. Natomiast strzały mają padać w punkt kontrolny, do tego punktu liczymy sobie kliki, do tego punktu się odnosimy. Prosta sprawa. Także jeżeli ktoś jest polujący, chciałby z tych tarcz naszych korzystać do przystrzeliwania broni właśnie tak, żeby wykorzystać zjawisko strzału bezwzględnego, czyli nie musieć oceniać odległości, to polecam. Oczywiście warto znać balistykę swojego naboju, bo niektóre ciężkie, wolne pociski nie mają aż 200-metrowego zasięgu, jeśli chodzi o strzał bezwzględny przy założeniu skutecznego strzału komorowego plus minus 5 cm. Także nie jest to tak, że jak ktoś przystrzela jakąkolwiek broń tym sposobem, to działa.
trzeba troszeczkę sobie w tabele balistyczne zajrzeć, natomiast dla większości nabojów, których się używa w tej chwili i różnych elaboracji, to będzie mniej więcej to.